szanse są zawsze. Decyzja Rady, zwiększamy zadłużenie i budujemy. Ale ja mam pytanie, ale czy nie można nałożyć, tak jak pan Marek Wojciechowski mówił, na 2 lata tą budowę, żeby w ogóle zacząć w tym roku tą budowę, żeby nawet nie przepadło te pozwolenie na budowę. Bo z tego, co wiemy, w tym roku przepada pozwolenie na budowę. Inna rozmowa z sanepidem też. I inna rozmowa z sanepidem by była, jakbyśmy coś zaczęli robić. Przecież naprawdę sanepid nie zezwoli na takie dalsze funkcjonowanie, żeby była świetlica i stołówka. Autentycznie. Nie zezwolą już na to, bo to i tak już koliduje. Pismo te dzieci powinny wyjść. Opieka dla tych dzieci, co wychodzą ze świetlicy. Byśmy zwiększyli przecież przez 2 lata, w tej chwili mamy ograniczoną ilość wydawania obiadów do 170. Automatycznie się zwiększa, jest gro rodziców, które by chciało zapisać dzieci na obiady. Nie mogą, bo jest za mało miejsc. Jest za mało miejsc na wydawanie obiadów. Gro dzieci zwiększa się dojeżdżających. Ludzie zaczynają się tu budować, niestety. Rosną naprawdę domy jak grzyby po deszczu. Pani burmistrz, zróbmy coś z tą stołówką. Ja też w tej szkole zaczynałem się uczyć. I przez tyle lat było dobrze. Raptem... Za chwilę jestem w przyszłym tygodniu. Chyba nasze dzieci są ważniejsze jak molo. A molo dla turystów? Nie, no nie mówmy w ten sposób, że molo jest tylko dla turystów. No ale to możemy pogodzić jakąś sytuację. Z molo trochę odbierzemy pieniędzy, bo inwestujemy tutaj i tutaj. Dostajemy fundusze unijne. No tak, ale z naszych pieniędzy też musi coś być, prawda? Możemy zwiększyć tego zadłużenia? Możemy, no dlatego mówię. To nie jest sprawa zamknięta i zakończona. Pani poda pewną deklarację, czy pani będzie zobowiązana na przyszłej radzie sesji zwiększyć to zadłużenie, poprosić radę? Proszę Państwa, ja dzisiaj nie złożę takiej deklaracji. A właśnie, no to nie będzie. A dlaczego? Nie. To proszę Pana, no nie rozmawiajmy w ten sposób, że natychmiast dzisiaj musi zapaść decyzja. Ja jestem człowiekiem odpowiedzialnym. Ja proszę wybaczyć, ale ja odpowiadam za budżet, który liczy 100 milionów złotych jednoosobowo. Więc ja po prostu nie podejmuję, nie. Radni nie odpowiadają w zakresie realizacji budżetu. Tylko i wyłącznie burmistrz jednoosobowo. Jest taki jeden do bicia. Więc naprawdę ja dzisiaj spotkałam się z Państwem, żeby usłyszeć Państwa opinię. Po wysłuchaniu opinii każdy racjonalnie myślący człowiek, Państwo również, jak bierzecie kredyt, to długo myślicie. Nie tak. Tylko długo się zastanawiacie, czy wziąć kredyt i jak potem go spłacić. Więc pozwólcie, że ja również będę miała chwilę czasu na zastanowienie, przemyślenie sprawy, ułożenie, dyskusję ze skarbnikiem miasta i następnie to my nie myślimy w skali tego roku i przyszłego roku, bo oczywiście, że budowa stołówki pewnie będzie się rozłoży na 2 lata, to nie jest odkrycie ze strony pana Marka, tylko że po prostu ja potrzebuję dzisiaj zrobić symulację na kilka lat, bo ta spłata będzie rozłożona na kilka lat. Muszę zobaczyć, jak się to będzie układało dalej. Jakie jeszcze mamy zadania przed sobą? A mamy tych zadań sporo, także trzeba też brać pod uwagę to, że przyszłe pokolenia na pewno nam nie darują, jeśli nie skorzystamy teraz ze środków unijnych. Nie możemy robić tylko inwestycji z własnych środków. Po prostu musimy za wszelką cenę skorzystać z tych pieniędzy, bo one są tylko w tym roku i jeszcze być może w przyszłym. I koniec na tą transzę do 2013. Potem jest następna, która się rozkręci może w 2016. Ale to już nie wiadomo, czy dożyjemy. Znaczy niektórzy, może ja. Tutaj pana kwota konkretna 1 200 000. Jeśli doszło do przetargu na budowę, to pewnie na pewno ona będzie te powiedzmy 15% mniejsza. 200 tysięcy państwo muszą wydać na przystosowanie. To też trzeba wydać. Także z tego 1 200 000 może zostać 800 tysięcy. To już jest jakiś ułamek procenta tego budżetu pani, który pani ma. Za wszelką cenę, mimo że my mówimy, że to jest pełne bezpieczeństwo, jeśli chodzi o catering. No, podgrzewanie obiadów po 10 minutach, to 10-15 minut transport, no nie, 10 minut nie. No, 10 minut.
15 minut transportu. Zjeść taki podgrzewany obiad. Czy pani by chciała zjeść taki podgrzewany obiad dzień w dzień, tak jak te nasze dzieci będą jadły w tej stołówce? To są dzieci, które przychodzą o różnych porach. Czy któryś z państwa by chciał zjeść taki podgrzewany obiad? Panie Pawle Czacharowski, czy pan by chciał zjeść taki obiad? No autentycznie, naprawdę, bo już mnie to... W takiej podejście do sytuacji to jest naprawdę okropne. To nie jest uczciwe pytanie. No jak? Ale czemu nie jest uczciwe? Czemu moje dziecko ma jeść podgrzewany obiad? Też jedno podgrzewany obiad. Jeżeli posiłek jest wydawany przez 2 godziny, to musi być podgrzewany. To zostają jedynie dzieci dotacyjne. Z cateringu. A rodzice, nie mówię tak i mówię, to lepiej im w domu ugotować. To samo, co mnie w domu zjeść. Chcemy budować boisko, a żeby dzieci ćwiczyły. Dzieci mają zawody. O różnych godzinach przychodzą. Czasami z obiadem czekamy do godziny pierwszej, do wpół do drugiej. Catering przyjedzie, nie przyjdzie dziecko na obiad. Do widzenia zabieramy, nie ma dzieci w dzieciach. Nie, tak. Nie. Jemy zimne. Albo głos panu dyrektorowi naprawdę, żeby to zrozumieć. No naprawdę, no proszę wierzyć, nikt nie chce tu nic złego. To państwo musieli jakieś straszne wizje usłyszeć, bo dzisiaj obiad w każdej szkole jest podgrzewany i w domu też. Bo jak u mnie w domu jest obiad o godzinie 14 ugotowany, a ja przychodzę o 17, to nie ma siły, ja go muszę podgrzać. Ale już pomijam, że akurat... Od razu pierwszej grupy jest obiad gorący prosto i to odgrzeje, ale to jest co innego niż z termosu, jest jedzenie zaparzone. Tak, bo te kataringowe jest cały czas podgrzewane, tak jakbyśmy w restauracji. Proszę państwa, w trudnej sytuacji dzisiaj tu jestem, ponieważ tak się zdarzyło, że 1 września 1992 roku zostałem tutaj dyrektorem tej szkoły. I odpowiadam na pani wątpliwości, na parę jeszcze wątpliwości tutaj sam. Otóż to nie jest tak, że sanepid się uwziął, ponieważ zupełnie inne wymagania sanitarne były w roku 92. Obecna na sali pani Sabina Jaskłowska pamięta i świętej pamięci Stanisława Mówińska pierwsze co rozpoczynały dzień pracy od rozpalania w piecu węglowym. Była płyta węglowa, prawda? Była dopuszczona. Były kiedyś dopuszczane naczynia aluminiowe, łyżki, widelce, prawda? Z czasem te wymagania sanitarne rosły. Więc te zalecenia sanepidowskie, które są w tej chwili, one nie mogą być zrealizowane, zarówno jeśli chodzi o wydawanie posiłków na miejscu, jak i catering, ponieważ jeśli chodzi o przygotowywanie posiłków na miejscu, powierzchnia tej kuchni jest zdecydowanie za mała, bo są tak zwane ciągi technologiczne. Nie mogą się naczynia brudne z czystymi krzyżować, muszą być 2 okienka i tak dalej, i tak dalej. Zmiana obecnej kuchni i przystosowanie do cateringu polega na tym, że się podzieli pomieszczenie na 2 części, gdzie będzie przez 1 okienko wydawanie posiłków, przez drugie zwrot i tak zwana zmywalnia. Szafy przelotowe i tak dalej, nie chcę w te szczegóły wkraczać. Naszym zadaniem i moim, bo byłbym nieuczciwy również jako mieszkaniec Wilanowa i rodzic, który również ma dziecko w tej szkole, gdybym powiedział, żebym nie chciał, żeby tu powstała stołówka. Ja zawsze chciałem, żeby tu stołówka powstała. Różne przyczyny na to się złożyły, przyczyny finansowe przede wszystkim, że zawsze no, były jakieś pilniejsze potrzeby, to hala sportowa i inne rzeczy. Natomiast muszę powiedzieć państwu szczerze, obiektywnie, żebyście państwo byli w pełni świadomi tego, że jeżeli nastąpi rozbudowa, po cichu bardzo o tym marzę, ale gdyby nastąpiła to rozbudowa, to musicie się państwo liczyć z tym, że myślę, strzelam w tej chwili, że jakieś przez pół roku w ogóle nie będzie posiłków. W ogóle nie będzie posiłków i to trzeba, ja tak to rozumiem, być może się mylę, może to ktoś mnie sprostuje, ponieważ w ogóle nie będzie warunków do dowożenia posiłku i cateringu. Sanepid nie zgodzi się wówczas, żeby przywieźć gdziekolwiek te termosy.